to wszystko. Baśka, niby wchodzę, ale powiem ci tak. Cały dzień nic nie jadłam. Naprawdę. Obiecuję ci, nic nie jadłam. Słuchaj, no nie jem. Przecież wiesz, że nie żre. No. Musiałam myć cukierkę i jakoś mi ledwo idzie. Baśka, ty którą zakładasz w końcu? Ty czerwoną? Baśka, czerwony to kurewski kolor. Ja to postawiłam na klasykę. This is classic. Na Sylwestra idę w takim czarnym, fajnym. Słuchaj, mam taką fajną, piękną, welurkową sukieneczkę, no. Taka obcisła na maksa, no. Wchodzę, bo ona taka uciągliwa. No welurowa, a co? Jak już nie pasuje już ci materiał? Ja nie z kaszmiru tak jak ty, ja muszę mieć z weluru. Jak będę wyglądała? Jeszcze raz powtórz, jak będę wyglądała? Jak fotel? Ty też wyglądasz jak fotel, nie wkurzaj mnie, co ty w ogóle do mnie mówisz? Jaki fotel? Welur to jest bardzo ładny materiał, to jest taki piękny welurek, mięciutki. Nie żaden fotel, Baśka, nie denerwuj mnie. Basiu, ten welur nie wygląda jak fotel, weź mnie nie denerwuj, bo już nie mam jak zmienić kreacji. Ta kreacja była bardzo ładna, ja się w niej super czuję, jeszcze dorzucę sobie fajne kolczyki, fajne to, a ty mówisz, że ja będę wyglądać jak fotel. Jedyna osoba, która może na mnie usiąść, to jest mój stary. Nie, nikt się nie pomyli. Ej, a mnie teraz wkurzyłaś, wiesz co? Bo ja myślałam, że wyglądam tak zajebiście, a to by się widzę języczek zaostrzył na koniec roku. A ty będziesz wyglądać jak czerwony kapturek w tej czerwonej sukience i na pewno będziesz miała czerwone kolczyki, czerwone paznokcie, wszystko na czerwono, jak takie typowe wiśniary ze stadionu, że jak już zakładasz jedną rzecz czerwoną, to już jesteś cała w czerwieni i w ogóle będziesz normalnie, nawet portfel będziesz miał czerwony i torebkę i wszystko, bo ty jesteś największy wsiur modowy ever. W ogóle to najlepiej tak, żebyśmy się dzień przed Sylwestrem pokłóciły. Jutro mamy ze sobą razem pić, a my mamy się teraz kłócić. Nie jem. Gumę żuję. Nie jem. Mówię ci, że do jutra nic nie jem, bo przecież sukienkę nie zmieszczę. Czy ty jesteś chora? Ty myślisz, że ja oszukuję? Chcesz się na kamerze połączyć? No ja myślę. Gumę jem, wiesz, takie fajne są teraz owocowe, zrobili nowy smak. No nie wiem jaki smak, no jaki zrobili nowy, mam opakowanie, mam na dole, przecież nie będzie teraz lecieć. Słuchaj, mam inne problemy. Chyba się ciebie chcę coś teraz poważnego zapytać. Baśka, w ogóle wiesz jaka akcja? Ja w ogóle dzisiaj piszę piosenkę dla ciebie na jutro, no? Na Sylwestra, no? No rano ci wyślę, słuchaj. Ale słuchaj, jak się jaram tym Sylwestrem, normalnie do białego rana, tak się cieszę, że słuchaj, razem spędzimy tego Sylwestra. Słuchaj, mam taki fajny alkohol, nie? I zastanawiam się, czy nam starczy, nie? Bo ja nie wiem, czy nam starczy, bo to będzie taka gibawa, że po prostu... Baśka, pamiętasz, że obiecałaś mi, że w razie czego będziesz trzymała mi włosy? No? No tak! Będziesz w razie czego, albo ja tobie może... Ty zrobisz mi taką niespodziankę i w końcu się napijesz trochę więcej. Baśka, ale jutro będzie impreza. Impreza, DJ Laski na niżę, bo to przecież jest gwiazda. Bierz do góry i jazda! No słuchaj, a może sobie zrobimy karaoke? Słuchaj, po jednej, no. Dawaj, pik! Nie, no co ty? Last Christmas, again in my and a better Wednesday, forget the day. Jutro walimy do odciny, do odciny. Iny. Paśka, to tak się cieszę, słuchaj, że jutro ten Sylwester i tak... Normalny taki dzień na legalu, wiesz, z bombą. Miałam nadzieję, że tu nie będziesz zamulać i nie wypijesz jednego kieliszeczka lampeczki normalnie i... O Boże! Jak ja się zryngoliłam! Ja idę z taką baterią, słuchaj, że z taką battery, że normalnie mnie nie wkurzę z tym winem. Jutro nie pijemy wina, jutro same cieniasy piją wino. Jutro trzeba, wiesz, coś kolorowego. No wiem, że w kolorze tylko telewizor, ale to jest Sylwester i nie może zabraknąć na dziekusia! Ja już usypiam tutaj, żeby byli grzeczni jutro. Lu. No tak, widzę, że słuchaj! No pa. Ojejku, słuchajcie, bawtaj się, słuchajcie, jutro szykujcie się na tego Sylwestra, kupujcie różne takie, wiecie, kolorówki, srówki, piździówki, no i w ogóle, no jest...